Rolatka z indyka to mój pomysł na wykorzystanie filetów z indyka. Servus, witaj na kanale Krychu Gotuje. Dziś pokażę Ci, jak w szybki i prosty sposób przygotować pyszne danie. Przygotuj 1 kg fileta z indyka, tak by miał około 1 cm grubości. Wykorzystaj przyprawy: pół łyżeczki papryki słodkiej, pół łyżeczki pieprzu czarnego, ćwierć łyżki mielonego imbiru, pół łyżeczki przyprawy curry, odrobinę cynamonu oraz garstkę ziaren kolendry. Marchew umyj. Użyj obieraczki i zetrzyj około 100 g na początek fileta. Połóż na marchew pokrojoną w plastry czerwoną cebulę. Zwiń fileta na roladę. Przygotuj folię aluminiową oraz liście kapusty. 5 sztuk połóż na folię i przełóż go. Posyp jedną łyżką soli oraz przykryj liśćmi kapusty. Chodzi o to, by mięso się schowało. Zawiń ściśle folię aluminiową. Przełóż na bryt pannę i wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza. Roladę z indyka piecz przez godzinę czasu. Po wyjęciu możesz natychmiast podać ją na ciepło lub na drugi dzień wykorzystać jako pyszny dodatek do bułeczki. Życzę smacznego, dziękuję za obejrzenie mojego przepisu na roladki z indyka, dziękuję za liczne subskrypcje i komentarze, pozdrawiam i czekam na więcej. Krychu gotuje.